Cześć! Dzisiaj przede wszystkim o awansie Iggy Świątek do trzeciej rundy US Open. Poza tym także o występach pozostałych polskich tenisistek w Nowym Jorku. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Zacznijmy tradycyjnie od Iggy, która w drugiej rundzie US Open pokonała Darię Saville 6-3, 6-4. To nie był łatwy mecz dla naszej tenisistki i wynik jakby oddaje, że Saville walczyła, powalczyła i naprawdę postawiła się naszej zawodniczce. Generalnie zacznijmy może od tego, że Saville dzisiaj jest 322 w rankingu WTA, z tego co pamiętam, tak, 322, ale tak naprawdę to ostatnie lata to storpedowały ją kontuzje, jeśli chodzi o jej karierę. Naprawdę miała bardzo dużo problemów zdrowotnych, a to jest dziewczyna, która, jak teraz widzieliście, udowodniła, że potrafi grać w tenisa, naprawdę ma talent, ale ostatnie lata to były problemy zdrowotne i niestety no nie była w stanie grać, albo w ogóle grać, albo grać na miarę swojego potencjału. Dzisiaj w US Open zagrała naprawdę dobrze i była godną rywalką dla naszej tenisistki. Pamiętajmy, że Saville jeszcze 6 lat temu była nawet 20 w rankingu WTA. No dzisiaj jest oczywiście dużo niżej, ale w meczu ze Świątek pokazała przede wszystkim tak. Spryt, z którego słynęła, to, że potrafi zmieniać rytm, to, że może przy własnym podaniu nie jest najmocniejsza, bo straciła 5 razy serwis i Iga ją 5 razy przełamała, ale była w stanie z kolei odebrać serwis naszej tenisistce aż 3 razy. Generalnie grała bardzo imponująco, jeśli chodzi o obronę, z wielkim poświęceniem. Walczyła naprawdę na całego, broniła jak szalona, dochodziła do wielu tych płaskich, mocnych zagrań naszej Igi, a jednocześnie była w stanie czasami ją skontrować, zagrać ofensywnie z takim soczystym forehandem, więc naprawdę Saville mogła się dzisiaj podobać. No ale z drugiej strony oczywiście Iga, jak to Iga, w pewnym momencie podkręciła tempo, szczególnie w tych kluczowych momentach, czy to pierwszego, czy drugiego seta zagrała perfekcyjnie, popisowo i w pełni zasłużenie awansowała do trzeciej rundy. To, co najbardziej imponowało w tym meczu, no to na pewno returny Igi Świątek. Naprawdę kapitalnie grała na returnie. To oczywiście nie przypadek, eksperci od lat nazywają ją jedną z najlepiej returnujących na świecie, jeśli nie najlepiej. Jeśli uważacie, że ten mecz w wykonaniu naszej tenisistki nie był może wybitny, to pewnie macie rację, ale z drugiej strony pamiętajcie, że aby wygrać taki turniej wielkoszlemowy, trzeba zwyciężyć w 7 kolejnych spotkaniach. Więc nie da się w każdym z tych meczów grać na 100% swoich możliwości albo 150%. Nie da się grać zawsze pięknie. Pamiętacie, co było w zeszłym roku w US Open? Iga naprawdę momentami grała w sposób nieefektowny, ale efektywny. Będę cały czas przypominał to spotkanie z Juleni Majer, ale także inne. I to nie był może najbardziej taki szokujący pod względem wizualnych atrakcji tenis ze strony naszej tenisistki w zeszłym roku, ale zwycięski. Wygrała wtedy pierwszy raz na kortach twardych turniej wielkoszlemowy i ja nie mam nic przeciwko, żeby w tym roku powtórzyła ten wyczyn. O to oczywiście nie będzie łatwo, ponieważ na razie jest już i dopiero w trzeciej rundzie US Open. W kolejnym meczu w piątek zmierzy się z Kają Juwan, czyli tak, swoją przyjaciółką, z którą miała okazję grać już chyba z tego co pamiętam w Australii kilka lat temu, ale przede wszystkim razem grały chociażby w Igrzyskach Młodzieżowych w Buenos Aires, gdzie zdobyły w deblu złoty medal. Znają się bardzo dobrze, spotykają się na turniejach. Oczywiście ich kariera wygląda zupełnie inaczej. Iga jest pierwsza na świecie, Juwan jest poza pierwszą setką i do turnieju głównego w Nowym Jorku dostała się przez eliminację, więc oczywiście drogi zupełnie inne, ale fajnie, że zagrałem w trzeciej rundzie. Oby to był dobry mecz ze strony zarówno Igi Świątek, jak i Kai Juwan. No i nie możemy się już doczekać tego spotkania. Do drugiej rundy US Open niestety nie awansowała Magdalena Fręch, ale też z drugiej strony, czy spodziewaliście się, że pokona Karolinę Muchową? No ja osobiście chyba niestety nie. Liczyłem, że powalczy i powalczyła, to trzeba jej oddać, naszej tenisistce, ale no niestety Muchowa po prostu była w tym meczu lepsza. Zagrała na miarę swoich możliwości, zwyciężyła 6-3, 6-3. W ani jednym momencie, jeśli chodzi o swój serwis, Czeszka nie była zagrożona. Fręch nie doczekała się ani jednej szansy na przełamanie rywalki. W pierwszym secie nasza tenisistka została przełamana raz,
w drugiej partii dwa razy. Generalnie Muchova grała bardzo równo, dobrze serwowała, potrafiła mieszać stylem, czyli czasami grać z głębi kortu, momentami chodzić do siatki, dużo agresji, dużo takiej właśnie zmienności gry, sprytu. To, z czego oczywiście Muchova słynie, co sprawiło, że ten sezon jest najlepszy w jej wykonaniu, plus oczywiście zdrowie. No, w tym roku generalnie, jeśli chodzi o problemy zdrowotne, to jest lepiej. W przypadku Muchovej jest mniej tych zawirowań zdrowotnych i dzięki temu jest już w pierwszej dziesiątce od paru dni, pierwszy raz w karierze Muchova i realnie ma duże szanse, żeby zrobić bardzo duży wynik w US Open. Po cichu liczyłem na to może, że Muchovej zdarzy się taka wpadka jak ze Sramkową w Warszawie niedawno, gdzie prowadziła w trzecim secie 5-1, a mimo to przegrała tamto spotkanie, no ale nie tym razem. Oczywiście turnieje wielkoszlemowe to jest jak największa mobilizacja tych faworytek, gwiazd, no i w tym wypadku Frank niestety poczuła, co to znaczy potencjał Karoliny Muchovej. Szkoda, bo znowu trochę pechowe losowanie. Magdalena Frank w pierwszej rundzie Wimbledonu ostatniego zagrała z Ons Jabeur. Jabeur ostatecznie doszła do finału. Tutaj już w drugiej rundzie trafiła na Karolinę Muchovą. Szkoda wielka, no ale z drugiej strony dla naszej tenisistki to i tak jest najlepszy wynik w US Open w karierze, więc trzeba się cieszyć, że jest w okolicach 60. miejsca, to znaczy będzie prawdopodobnie po US Open i ma ciągle szansę, żeby dobić do tego top 50 na koniec sezonu. Wszystko zależy od występów na finiszu, czyli jesienią, czyli występy w tych mniejszych turniejach rangi 125, w Azji prawdopodobnie. Trzeba szanować to, że Magda Fręch jest trzecią tenisistką Polski, trzecią rakietą naszego kraju. Nie każda nasza zawodniczka może być tak jak Iga, czyli liderką. Trochę nas oczywiście Iga generalnie rozpieszcza, bo no jest najlepsza na świecie, gra kapitalnie i może nie doceniamy czasami wyników Magdy Linet czy Magdaleny Fręch, ale moim zdaniem właśnie trzeba doceniać, że mamy trzy Polki w setce, no bo patrzmy co się dzieje u mężczyzn. Mamy jedynego Huberta Hurkacza na 17 miejscu, a kolejny z polskich tenisistów w singlowym rankingu ATP jest poza pierwszą dwusetką. Z turniejem nowojorskim pożegnała się niestety także Magda Linet. Pierwszy set przegrany 1-6 z Jennifer Brady. Potem Polka była w stanie podnieść się, zwyciężyć 6-2, ale niestety w decydującej ostatniej partii to Amerykanka była lepsza i wygrała 6-2. Szkoda, ale jak widać mecz z Sasnowicz to jedno, a z Brady reprezentantką gospodarzy to zupełnie inne wyzwanie. Amerykanka grała dużo lepiej, oprócz tego drugiego seta, w którym brawo dla Linet za reakcję, bo naprawdę podnieść się po 1-6 nie jest łatwo, to no generalnie jednak to Brady dominowała, grała naprawdę bardzo mocno. Widać, że wraca do formy po tych prawie 700 dniach przerwy, bo przypomnijmy, że Amerykanka miała problemy zdrowotne, naprawdę poważne, a potencjał ma gigantyczny. Przecież to finalistka Australian Open 2021. Gospodarze się cieszą, my trochę martwimy, no bo niestety została nam już tylko jedna singlistka w turnieju głównym US Open. A co jeszcze ciekawego wydarzyło się w trzecim dniu turnieju w Nowym Jorku? Przede wszystkim Karolina Woźniacka wyeliminowała z turnieju Petrę Kwitową. Panie zagrały w sesji nocnej i to był dobry występ Dunki polskiego pochodzenia. Zacięty mecz, ale dwusetowy i Woźniacka gra dalej, brawa. Poza tym Rybakina bez gry jest w kolejnej rundzie w trzeciej US Open. Tym razem Ayla Tomljanović musiała poddać mecz, skreczować, nawet nie wyszła na kort. Poza imprezą w Nowym Jorku są z kolei Beatriz Haddad-Maia i Wiktoria Azarenka. To na pewno niespodzianki. Z kolei byłem bardzo ciekaw, jak zagra Coco Gauff w meczu z Rosjanką Mirą Andrejewą i to na pewno był dużo lepszy mecz Gauff niż ten poprzedni w pierwszej rundzie z Laurą Ziegemund, Niemką. Dość pewnie Coco Gauff zwyciężyła w dwóch setach. Mira Andrejewa tym razem no nie zagrała najlepszego spotkania. Widać było, jak się denerwowała. Gauff z kolei spokojniejsza na korcie. W turnieju męskim łatwe zwycięstwa Nowaka Dżokowicza między innymi, czy amerykańskich tenisistów Francesa Tiafoe i Taylora Fritza. Z turnieju odpadł z kolei Dominic Thiem, który no niestety nie wytrzymał fizycznie i w drugim secie musiał poddać spotkanie z Benem Sheltonem, ale przede wszystkim dwie niespodzianki, czyli Stefanos Tsitsipas przegrał ze Szwajcarem Dominikiem Strickerem oraz Casper Ruud został wyeliminowany przez Chińczyka Zhanga, czyli to są dwie dość duże niespodzianki. Chociaż Ruud nie wyglądał już
już od początku tego turnieju zbyt dobrze, no ale to jednak były finalista tej imprezy, więc jest to oczywiście duża niespodzianka. Co do Tsitsipasa, no to trudno powiedzieć do końca, bo to oczywiście czołowy tenisista świata, ale ostatnio nie najlepsza forma. Dużo zamieszania wokół związku z Paulą Badosą, więc no, trudno jakby oceniać dyspozycję i w ogóle postawę Tsitsipasa. Ale przede wszystkim dla nas najważniejsze jest teraz to, co odbędzie się w czwartek, czyli mecz Huberta Hurkacza z Jackiem Draperem. Brytyjczyk 123 na świecie, czyli znowu to Hubert będzie zdecydowanym faworytem tego meczu. Miejmy nadzieję, że pójdzie mu łatwiej i szybciej niż w meczu ze Szwajcarem Hasslerem w pierwszej rundzie. O matko, jak się mordował Hubert, naprawdę. No, dwa pierwsze sety przegrane, tak naprawdę trzy czwarte trzeciego seta też fatalne. No i dobrze, że się udało w ostatniej chwili odwrócić losy meczu i wygrać w pięciu setach, no bo tak, to byłaby znowu bardzo przykra niespodzianka. A tak, jest kolejny udział w drugiej rundzie w Nowym Jorku. Oby to nie był koniec, bo jak wiemy, Hubert nigdy nie przeszedł drugiej rundy, ale tutaj z Draperem naprawdę spore szanse. Brytyjczyk nie grał ostatnio specjalnie dobrze. Ostatnio odpadł w drugiej rundzie w Winston-Salem w turnieju ATP 250, więc zdecydowanie Hubert ma duże szanse na awans. Wszystko tak naprawdę zależy od niego, jak zwykle w takich meczach z niżej notowanymi przeciwnikami. Jeśli będzie dobrze serwował, jeśli nie będzie wahań formy, to Polak powinien na spokojnie awansować do trzeciej rundy. Waszą uwagę zwracam również na inne ciekawe czwartkowe mecze. Moim zdaniem te najciekawsze to Andy Murray, Grigor Dimitrov, Gael Monfils, Andrei Rublev. To chyba będzie jeszcze ciekawszy mecz. Ponadto w turnieju kobiecym dwa mecze chciałem wskazać jako moim zdaniem najciekawsze, czyli przede wszystkim Ons Jabeur, Linda Noszkowa. No, Tunezyjka w pierwszym meczu wygrała i to w dwóch setach, ale nie wyglądała dobrze. Pytanie o jej sprawy fizyczne, zdrowotne na pewno będzie wracać, no bo tak jak mówiłem, nie wyglądała dobrze w meczu z Kamilą Osorio. Kolumbijka trochę pokpiła sprawę. Tak naprawdę miała swoje szanse, żeby co najmniej doprowadzić do trzeciego seta, a może nawet wygrać. No ale to Jabeur jest w kolejnej rundzie i zagra teraz z młodą Czeszką, która naprawdę jest groźna. W ostatnich tygodniach gra bardzo dobrze, nieźle zaprezentowała się w starciu z Igą Świątek w Warszawie. Miałem okazję zresztą rozmawiać z Lindą w Warszawie. Odcinek na ten temat jest tutaj na kanale, możecie sobie go zobaczyć. Naprawdę to jest młoda, kolejna młoda Czeszka i jestem ciekaw, jak zaprezentuje się w starciu z bądź co bądź finalistką ubiegłorocznej imprezy w Nowym Jorku. Drugi jeszcze mecz pań to Sofia Kenin, Daria Kasatkina. Jak wiemy, Kenin wraca trochę udanie, trochę nie, ale potencjał ma gigantyczny. W tym roku przecież pokonała m.in. Arynę Sabalenkę. A Daria Kasatkina to jest oczywiście czołowa tenisistka świata. Poniżej pewnego poziomu nie schodzi, więc zapowiada się ciekawe spotkanie. A wy jak oceniacie występ Igi Świątek w starciu z Darią Saville? Czy jesteście rozczarowani i jak bardzo porażkami Magdy Linet i Magdaleny Fręch? Piszcie proszę w komentarzach pod tym odcinkiem, oglądajcie pozostałe odcinki i zapraszam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam.